Witajcie kochani, dziś znów wasz ulubiony film, czyli film zakupowy. Od razu widzicie paczkę, jaka do mnie przyszła. Jest tak wielka, że mi się nie mieści w kadrze. I powiem wam, że jak ją odbierałam z paczkomatu, to zastanawiałam się, co ja zamówiłam, że ona jest tak olbrzymia. Bo no, pudełko od pizzy by się gdzieś tutaj kończyło. I no nie wiem, ona ma tutaj z 8, no dobrze, mieściła się w tym najmniejszym formacie paczkomatu, więc musi mieć mniej niż 8 cm, ale no na styk. Na szczęście jak ją otworzyłam, to okazało się, że połowę zajmuje powietrze. Także spokojnie, tych rzeczy nie ma aż tak wiele. Przełożę sobie i otworzę. I zrobimy tak jak ostatnim razem, czyli najpierw wam pokażę, co kupiłam w nieotwartych jeszcze opakowaniach, a potem sobie powykrawam, poodbijam, chociaż nie, chyba stempli tym razem nie zamawiałam. No w każdym razie pooglądamy sobie to, wspólnie potestujemy. Wy już z opisu wiecie, że to jest paczka ze Scrap Passy, czyli moje drugie zakupy ze Scrap Passy. I jest to o tyle zabawne, że montując film, a w zasadzie przygotowując okładkę do poprzedniego filmu, szukałam logo Scrap Passy, ponieważ zapomniałam zrobić takiej fotki tych moich zdjęć, żeby mogła dać na miniaturę. Przypomniałam sobie o tym, jak już wszystko pochowałam i stwierdziłam, że nie, sorry, ale nie. Więc pomyślałam, no dobra, no to potrzebuję logo sklepu, żeby po prostu było widać skąd to i żeby coś się więcej na tym działo. No i cóż, no jak szukałam loga, nie odpowiadało mi, weszłam na stronę Scrap Passy i okazało się, że mają wyprzedaż 70% na wykrojniki do końca sierpnia. No super. Tego mi było tylko trzeba, no więc oczywiście co, zaczęłam przeglądać te wykrojniki. No i a jakże, no znalazłam coś znowu dla siebie. Jako, że to już było po moim powrocie z Bieszczad, to wiedziałam, że coś by mi się przydało. No i właśnie. Jako pierwszą rzecz, którą zamówiłam, to były takie wykrojniki drzewek i trochę ząg, bo zdublowały mi się. Jakby ktoś potrzebował, to dajcie znać, może się jakoś dogadamy. I tak, mogę to zwrócić, tylko że koszt wysyłki będzie mniej więcej połowę wartości tego wykrojnika, więc no nie wiem. Trochę bez sensu. Więc jak ktoś by chciał, to dajcie znać. No, w każdym razie tu mamy takie drzewka iglaste i mamy taką linię horyzontu, powiedzmy. Do tego zamówiłam jeszcze wykrojnik drzewek liściastych i tutaj dość mocno się na nim zastanawiałam, ponieważ no jednak o ile w tych iglakach, no to możemy sobie je wyciąć z zielonego koloru jednolitego i nie będą źle wyglądać. No tak tutaj już jednak te pnie są inny kolor mają niż korony drzew, więc właśnie dokładnie tak to będzie wyglądać. Więc się wahałam, bo nie lubię czegoś takiego. Natomiast pomyślałam, że może łącząc ten i ten, jakiś mi się fajny krajobraz uda z tego zrobić i nie będzie to tak źle, nie będzie mnie to tak raziło. Dlaczego w ogóle zamówiłam wykrojniki z drzewami? Ponieważ, no cóż, Bieszczady są, tak jak, nie wiem, Beskidy, one nie są ostrymi górami, nie są tak jak Tatry, więc te zbocza są dość łagodne i w większości zarośnięte, jedynie połoniny są właśnie takie łyse. Dlatego no nie chciałam ani papierów, które mają szczyty gór jak Tatry, ani wykrojnika właśnie z Craft & New Design,
Cieszyłam się, że w sumie nie zamówiłam tego wykrojnika gór, bo to zupełnie do Bieszczad nie pasuje. Także coś z tego mam w planach zrobić do tego albumu z tego urlopu tamże. Oczywiście szukałam czegoś jeszcze, co mogę sobie dorzucić do przesyłki. I rzuciły mi się w oczy takie wykrojniki. One się nazywają Kim's Buddies. To jest cała seria, czyli ciałko Kim albo ciała. Chyba, że Buddy. Dobra, to powinno być Beody, a Buddies jako kumple. Okej, dobra, Buddy. No, w każdym razie właśnie tutaj widzicie, że można zrobić jakieś takie różne postaci w jakichś czapeczkach i tutaj tych czapeczek nie ma, ale są jakieś spódniczki, są spodenki i tak dalej. Ja mam wrażenie, że to jest spełnienie mojego marzenia z dzieciństwa, albo marzenia. To marzenie było spełnione już w dzieciństwie, ponieważ nie wiem, czy kojarzycie, ale były kiedyś takie lalki, mniej więcej, no nie wiem, tej wielkości, powiedzmy około 20 cm, może mniej, na które się nakładało ubranka. Były takie 2D z takimi tylko wypustkami, że można było tak za ramionka schować te różne ubranka. Można było oczywiście sobie też samemu powycinać i ubrać te lalki w jakieś tam, no cokolwiek nam się wymyśliło. I to jest coś podobnego. Tutaj mamy włosy, z tego możemy zrobić kucyki, tu jest spódniczka, spodenki, marynarka, koszula, mucha albo po prostu kokardka do włosów. To jest strój kąpielowy, serduszko, tu są różne rodzaje oczek, można mieć takie oczka, o takie jak tutaj. To są zamknięte oczka, takie jak tutaj. Nosek, buzia. Te wypustki można tam, no nie wiem, sobie obciąć. Ktoś powiedział, że to creepy. To są chyba rączki. Tutaj mamy buciki. No i ciałko i głowa, no nie? I jeszcze patrzyłam, w ogóle nam sobie filmik z tym, no, z tymi wszystkimi wykrojnikami. No i okazało się, że są jeszcze różne, są różne zestawy. Można zestaw zimowy, jakiś tam świąteczny. No, bardziej zimowy powiedzmy, zestaw chłopięcych czapek, dziewczęcych jakiś, jest jakaś księżniczka, a nie pamiętam, co tam jeszcze, tu chyba, okej, dobra, czyli tak, to jest chłopięcych czapek, takie czapeczki i tutaj jest właśnie dziewczęcych czapeczek, no powiedzmy, tu jest kapelusz, to jest ta przepaska. No niestety nie ten kapelusz, tylko nie ma tego kapelusza tu nigdzie. Ale tu jest nacięcie, możemy sobie tam głowę wsadzić. I co? I tutaj mamy tą opaskę. Tutaj są listki do kwiatuszków, jakaś ta różdżka, korona i torebeczka. I pomyślałam, że ta różdżka, korona, kwiatki w sumie też, one mi będą też pasować do wykrojników moich zwierzaczków. Tam jest wiatrak, który jest mniej więcej tej wielkości. Te zwierzaczki są o wiele mniejsze, ale właśnie mierzyłam wiatrak i pomyślałam, w zasadzie nawet, znaczy muszę sprawdzić, tak, czy ta różdżka tam będzie pasować, ale właśnie koronę też pomyślałam, że można na takiego zwierzaka na przykład sobie nałożyć i będzie git. Zresztą kolekcja Kraftokloka, te dziecięce takie, gdzie są misie, te misie też mają korony na sobie, więc jest fajnie. No, więc takie dwa zestawy wykrojników i do tego, oprócz tego, nie do tego, kolejny wykrojnik, który kupiłam, którym bardzo długo się zastanawiam nad wykrojnikiem, który by miał wesołych świąt. Żadna czcionka mi się nie podobała tak w 100%. Nigdy czekałam na coś lepszego.
ale właśnie ponieważ była też no, promocja, więc już wzięłam chyba najmniejsze zło, cytat, znaczy ten przymrużenie oka, żeby nie było, czyli po prostu Wykrojnik Wesołych Świąt od Kraftenio, ten nowszy. Mam w planach robienie kartek świątecznych w tym roku. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć czas na zrobienie warsztatów charytatywnych u mnie w pracy. Mam nadzieję, że one się gdzieś tam zgrają ze świętami, więc chciałabym mieć wykrojnik, który mogę po prostu dać ludziom, niech sobie wykroją i szybko przykleją na kartkę. Taki jakiś napis w miarę ładny. No, także zobaczymy. Skusiłam się po prostu na niego, bo nie mam żadnego wykrojnika z takimi napisami. Z takich rzeczy, które jeszcze trzeba przepuszczać przez maszynkę i trochę związanych ze świętami, jest folder do embossingu z Nelly's Choice. I to jest folder, który ma, no właśnie, takie kropeczki, ale on w zasadzie, przy nim nie było inspiracji żadnej, natomiast chyba przy tym wykrojniku była kartka, która właśnie świąteczna, z bombkami, DL-ka, która miała taki wzorek właśnie wypukłych jakby śnieżynek. Strasznie mi się to spodobało, była bardzo prosta, ale bardzo gustowna i pomyślałam, że kupię sobie, bo chcę właśnie kartki robić z bombkami i może właśnie wiszące bombki i napis Wesołych Świąt będzie super. Do tak jakby na wypełnienie to już, nie wiem, pewnie przekroczyłam tutaj stówę, więc jak już przekroczyłam stówę, to bym się zaczęłam zastanawiać, no dobra, to może co jeszcze, to może się uda dobić do darmowej dostawy. Więc zastanawiam się, co mogę jeszcze wziąć, żeby też już w tych wykrojnikach nie popłynąć. Papiery kupiłam ostatnio, więc też nie potrzebuję. Na album z Bieszczad znalazłam kolekcję z Action, taką zieloną, która myślę, że będzie mi się bardzo fajnie pasować, więc bez sensu coś kolejnego kupować. No i takim moim wypełniaczem były pudełka, bazy do pudełek. Kupiłam sobie na... gdzie to było? W Katowicach chyba, na zlocie. Po 10 baz DL-ek do kartek białych i kraftowych. A bazy do pudełek mi się skończyły, więc domówiłam po prostu po 10 sztuk. Takich z okienkiem moich ulubionych. Szybki są w zestawie. Trochę to waży w sumie, ale no, zawsze się przydadzą. Jeśli chodzi jeszcze o Bieszczady, to powiedziałam, że tą kolekcję papierów sobie wykorzystam z Action, ale zastanawiałam się, czy mam na tyle wykrojników i różnych przydasiów, że będę w stanie ten album fajnie ozdobić. Być może tak. Być może nie, zobaczymy. Ale właśnie na wszelki wypadek zamówiłam sobie kolekcję, znaczy elementy do kolekcji, do wycinania. Szepty gór, Whispers of the Mountains. Tak, mamy tutaj szczyt, który jest ostry. Na pewno go nie użyję, bo to nie te góry. Tutaj też trochę ja sobie pomyślałam, że no ci ludzie są tacy bardziej jesiennie ubrani niż letnio, ale jakieś aparaty, może po prostu właśnie odpuszczę sobie to. Znaczy, no, że nie będę się aż tak spinać, że o, my byliśmy w lecie, było ciepło, więc nie można dać ubranych ludzi. Natomiast, no na pewno są jakieś fajne. O, tutaj też są jeszcze jakieś dodatkowe elementy do wycinania. Bardzo fajnie.
No, więc tutaj mamy jakieś takie plecaki, buty, no dobra, buty przynajmniej mieliśmy, ale są jakieś, nie wiem, ciasteczka, pianki, to chyba na amerykański rynek, no w namiocie nie spaliśmy. Ale, no ale jest. No i tutaj już jest tak trochę lepiej, no jakiś pociąg tutaj, most tutaj z skały, trochę dziwnie to wygląda, ale w sumie jak się kompozycję zrobi, to tam się zasłoni. Tutaj też jakieś wilki, drogowskazy, księżyc. O, to już jest fajne. Prawie jak mój mąż wygląda. I czapeczki. No, grzyby to ja jakoś niekoniecznie. No i znowuż to nie jest jesień. No ale plecaki, jakieś kompasy, ryby, widoczek, który można wykroić bez tych gór. Tu jakiś wędkarz, tu jakieś zwierzaczki. Bieszczady są krainą niedźwiedzi. Bo znaki, jak się zachowywać w przypadku spotkania niedźwiedzia. Najlepsze było to, że sobie szłam sama po ulicy. Miałam iść gdzieś tam, na, no i między lasem, no nie, była ulica i na przystanku autobusowym było napisane, że o, jesteś w krainie niedźwiedzi i teraz jak się zachowywać w tej krainie niedźwiedzi i pierwsza zasada, nie podróżuj samemu. Aha, no to świetnie. I jak się idzie przez lasy, no to żeby rozmawiać ze sobą, żeby zwierzęta wiedziały, że słyszały, że idą ludzie, tak? Żeby po prostu trzymały się z daleka. Mówię, no to nie wiem, chyba będę śpiewać do siebie. No i faktycznie ja tak zrobiłam, tylko jak na złość wszystkie piosenki mi nagle z głowy uleciały, moje bieszczadzkie piosenki. Tu mamy słówkę, kwiatki, rondelek, jakieś ognisko, te pięki są super. No i takie, nie wiem, to chyba do tego albumu z Podlasia użyję, bo tam były takie bardziej mchy i paprocie. Więc to mi tak jakoś bardziej tam pasuje niż tutaj do tych dodatków. No ale zobaczymy. Podoba mi się to. Przecież jestem zaskoczona, że jest tak mało sztuk. Oczywiście jak zawsze nie doczytałam. No ale jest. No 6 sztuk. Ale powinno wystarczyć na ozdobienie albumu. Więc mamy to. I tutaj od razu Wam pokażę gratis, kto oglądał tamten filmik z poprzedni, no to wie, że dostałam już takie paseczki i znowu z tej kolekcji, właśnie w ogóle się dowiedziałam, no nie, jaka to kolekcja papierów, więc mam tutaj mnóstwo pasków stąd i jeszcze jakieś takie beżowe, no też górskie. Z drugiej strony jest ta chatka, którą też, no cieszę się, że ją mam, bo na tamtym filmie mówiłam, że mi się świetnie sprawdzi w albumie z Podlasia, a w sumie na Bieszczady też by się przydała. No, jedyne co, no to ilość tego jest ogromna. Okej, i już ostatnia rzecz, którą mam, też się nad nią mocno zastanawiałam, to jest Mintej Chippies, czyli po prostu tekturki z garmaty. Trochę toporne, jak mam być szczera. Tutaj te, no jakby widziałam, jaki jest design tego, ale jakoś ten album, znaczy ten aparat taki wielki jest i te rameczki też są takie wielkie, takie potężne, masywne. Może pomaluję czymś te ramki, bo też no zobaczmy, mam nadzieję, że gdzieś mi się one przydadzą. Oczywiście mam maszynę do robienia takich ramek, więc właśnie dlatego się zastanawiałam, czy w ogóle je brać, bo mogę je zrobić z papieru, ale pomyślałam, że mając je takie jakby 3D, no nie, jest to tekturka, jest gruba, więc może być to jeszcze dodatkowy jakiś tam efekt ozdobny. I dobrze, no to pudełko puste, tyle tych zakupów, jak widać w sumie niewiele, dzięki chyba tym pudełkom, których jest tak dużo, no i po prostu też zrobiły trochę tą cenę. Czas na testy.
tak trochę nagle zmiana dekoracji, bo w tamtej części już się po prostu z Wami żegnałam, zapominając, że miałam to przetestować. No ale już nadrabiamy. Zaczniemy może od wykrojników tych krajobrazów, tych drzewek. One, jak widzicie, tak jak są przyklejone, to są tak dość po skosie. A żeby je wyprostować, no to właśnie wychodzi, że mamy taką górkę, no nie? I bardzo fajnie to wychodzi, jak się okazuje, bo tak, aha, świetnie. Papier kraftowy na drewnianym tle. Brawo ja. No dobrze. To zrobimy tak. Więc tutaj mamy taki stok, a tutaj mamy taki stok. Świetnie wyszły. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Znaczy w zasadzie to dwie. Tutaj są jakby... Tutaj są skrapki z tego. Aha, czekajcie. Hej, w drugą stronę też można. No proszę. Bo ja bym chciała Wam pokazać, że można sobie to też jako tło wyciąć, czyli pod spodem mieć jakieś tam zieloną kartkę, a tutaj na przykład to wyciąć z niebieskiego i tu nam się robią po prostu zielone drzewka, no nie? Jakby w tle. No i tak to też chciałam Wam pokazać. Natomiast jak widzicie, w sumie w drugą stronę można sobie namnożyć trochę tych drzewek. One tak trochę bardziej koślawie wyglądają, ale w sumie czy tutaj wyglądają jakoś mniej? No, także w sumie spoko. I jeszcze jedna rzecz, bo tutaj mamy takie takie stoki jakby, no nie? Ja sobie to wzięłam na kartce też jako tak po skosie, taka trochę połonina. I specjalnie tego nie cięłam, żeby Wam pokazać jakby efekt. I spójrzcie, tutaj możemy sobie wsadzić na przykład te drzewka. No, tutaj troszkę jest te drzewa, wykrojnik. No, dzień dobry. Wykrojnik tych drzew jest trochę krótszy niż to, ale jak się tak ten umiejętnie to zrobi, to całkiem fajnie to wygląda. Czyli tu można sobie, nie wiem, ziemię wyciąć, a tutaj zielone drzewa i wsadzić właśnie tak od spodu. No i tutaj tak samo. Jakoś to tak ogarnąć. Także zupełnie przypadkiem odkryłam takie coś. Więc to Wam pokazuję, to sobie odłożymy. A te... jestem pozytywnie zaskoczona, bo tutaj jak się na to patrzy, to mi się to no średnio podobało, no nie? Natomiast jak wycięłam właśnie chyba z Action, były takie bloki po prostu różnokolorowe, to jest jasny zieleń, niestety chyba tego dobrze nie widać. No to wygląda to dużo lepiej moim zdaniem niż gdzieś tutaj na tych miniaturach. No i jakbym sobie chciała gdzieś to tak... Właśnie ja myślałam, żeby te drzewka pojedyncze sobie gdzieś tam powycinać i na tle tamtych choinek powsadzać gdzieniegdzie, żeby się zrobił las mieszany, a nie tylko iglasty. No, więc to jest super. Kolejna rzecz, aha, no to w zasadzie dwie rzeczy. Ten folder też sobie przepuściłam kraftowy papier przez niego i jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Dokładnie takie coś chciałam uzyskać. Jedyny minus jest taki, że to jest długie, więc na moją maszynkę formatu A5, no to no niestety trzeba to jakby dwa razy sobie na dwa razy przepuszczać. No, mi się już nie chciało, więc mi został taki kawałek. Ale jest ok. A tutaj u góry zobaczycie wykrojony Wesołych Świąt, czyli ten. No i on się właśnie tak... puściłam go standardowo tak jak ja, czyli ta cieńsza płytka na dole, na to wykrojnik, znaczy na to, przepraszam, papier, na to wykrojnik i na to grubsza płytka, więc po prostu się nie wykroił
do końca. Też się nie chciałam się z nim siłować. No i tak jakoś trochę wychodzi, trochę nie. No ale po prostu trzeba go zapewne zrobić odwrotnie, czyli tą cieńszą płytkę u góry i wykrojnik do góry. To, co mnie zaskoczyło, to tu nie ma i. Znaczy kropki nad i nie ma. I nawet nie ma jej skąd wziąć, więc tak troszkę się zdziwiłam, że takie taki brak. No ale trudno, przeżyjemy, no nie? Dobra, na koniec zostawiłam te laleczki i może sobie przybliżę aparat. To Wam pokażę. Mamy tyle części, znaczy włosy są podwójne, tak, wycięłam i różowe, i takie brązowe. I no i zobaczmy, co to jest. Tak jakby do DL-ki to się ma, no tak, przykładamy ciałko jest takie. Tam było chyba napisane, że około 7,5 cm ma ta laleczka. No i już sama ta głowa wydawała mi się strasznie taka trochę japońska, no i jajowata, ale albo dobra, zaczniemy z różową głową. Popatrzcie, można sobie zrobić taką buzię, taką, nie wiem, azjatycką. Wąską chodziło mi o to, a można taką szeroką, no nie? Zobaczmy taką szeroką. No i teraz tak, te kucyczki można sobie dać tak. Można sobie dać, dobra, nie wiem, jaka jest różnica. To grubsze chyba. Aha, można sobie dać tak, o właśnie. Żeby one do góry szły, się wywijały. Tutaj sobie można dać na przykład bluzkę. I na przykład spódniczkę. Do tego mamy buciki. I na przykład można sobie dać opaskę jeszcze. To jest już... wszystko to jest w jednym zestawie. Ta opaska już jest w drugim zestawie. I na przykład, nie wiem co, kokardkę do tej opaski. Mam tu jeszcze torebkę. Torebka też jest w tym drugim zestawie. Tym dodatkowym. To jest torebka i te takie kulfony, to są rączki. I te rączki się przykleja na górę jako... no zobaczcie, no teraz wygląda faktycznie jakby tak trzymała tą torebkę, no nie? Tak. A do drugiej rączki można dać tą. Czekajcie, to zmienimy ten wystrój. Teraz będzie wróżką. Znowu można jej łapkę dać, że niby trzyma tą różdżkę. Ups. I koronę na przykład. Siup. Zabierzemy jej torebkę. Tak. Oczywiście tu są te mogę sobie szpikulca wziąć. Tada. Uśmiech. Tu gdzieś jest jakiś... Powinnam mieć jeszcze drugie oczko, ale może zostało na drugim stole. Tu mamy nosek. Siup. No dobra. I oczęta. I oczęta, które też mi się pewnie... no trochę kulfoniasto. Ale chyba miały być jakoś... No może odwrotnie. No teraz to trochę creepy wygląda. Zwłaszcza z tym nosem. Ajdź. Dobra, poddaję się. Kapelusz. Kapelusz się zakłada właśnie tak, że tu ma dziurkę. I można włożyć tutaj włoski. Z głową raczej.
O tak. Wkładamy sobie wszystko i pozbędę się tych. Na przykład tak, albo tak to nam zostaje, więc musi być tak. Dobra. No i tutaj też można przykleić albo, nie wiem, kokardkę, albo tą opaskę na przykład, albo tu są kwiatuchy jakieś tam. Siup, siup. Tu są jeszcze te jakieś listki. Też sobie można do nich, do tego dołożyć jakieś listki. Albo można dać, tak jak było w inspiracji od Mariana Design, że opaska i jakiś ten. I listki jako indiankę, no nie? Tak. Tak, na przykład. Tu mamy jeszcze. Tu mamy jeszcze strój kąpielowy, to co Wam mówiłam wcześniej. Proszę bardzo. I już plaża i baja bongo. I kapelusz na przykład na głowę, no nie? Ach. Dobra. Tu można właśnie jedną kitkę zrobić, można jakąś tam podwójną kitkę zrobić. Dobra, może w jednym kierunku. Coś mi tu nie idzie. No nie da się w jednym kierunku. Można by sobie drugie wyciąć takie, no nie? No, można jedną kitkę. I co jeszcze chciałam tutaj Wam pokazać? Aha, no i do tego stroju też można dać spódniczkę, to wtedy jest jakby bluzka na ramionczkach. Można sobie też zrobić chłopca z tego i zobaczmy sobie na przykład chłopca z taką wąską buzią. Weźmiemy kitki. Miała być wąska, dobra. Wąska buzia i na przykład weźmiemy sobie, no nie wiem, weźmy też tą koszulę. I na przykład spodenki. I zobaczcie, że właśnie te buciki, one są tak jakby wygięte, znaczy, tak, są wygięte? Nie, tak, nie są wygięte. Tak. Myślałam, że są tak dostosowane, żeby do tych spodenek pasowały, ale w sumie zostają nam takie jakby skarpetki widoczne trochę. No i na przykład można sobie jeszcze kamizelkę na to założyć. Na przykład, nie wiem, gdzieś tu pomiędzy tą głowę. No dobra, chyba nie. Dobrze. I na przykład tą kokardkę, którą mieliśmy. Siup. Dajemy jako muchę. Aha. A tutaj zero fokusu, tak? No super. Tak. No. Więc tak. Tu mamy jeszcze serduszko, które gdzieś tam można na bluzkę na przykład założyć. Jakbyśmy mieli na przykład dziewczynkę. Dziewczynkę z kokardką. I na przykład zostawmy te buciki, na przykład strój. Serduszkiem. No i jest. Jeszcze na filmie od Mariana Design robili takie cuda, że na przykład w tej bluzce. No to tutaj są, zobaczcie, takie przeszycia, no nie? To oni sobie cięli tutaj wzdłuż tych przeszyć i na przykład robili krótki rękaw, no nie? To samo jakby ze spodenkami. Sobie rozcinali i na przykład robili krótkie spodenki. Więc jest trochę możliwości. Na przykład z tego cięli to wzdłuż i robili taki bukiet z kwiatów. O, takie tam. Może Wam w sumie podlinkuję ten filmik, żebyś sobie mogły zobaczyć. Albo do tej torebki też jakieś kwiatki tam wsadzały. O, jakieś takie cuda. Więc możliwości jest trochę. Nawet to się. Aha, bo to było 3,5 cala chyba. Albo 3 cale.
miała ta laleczka. Także na atyciaki się bez problemu zmieści. Nie wiem, czy zrobię kiedyś atyciaka z tym, ale myślę, że do jakichś karteczek albo albumów dziecięcych się mi to przyda. Także tyle z testów. Natomiast jeszcze w międzyczasie poszłam do Action i kupiłam trochę rzeczy, które już gdzieś się tam pojawiały w necie, ale może Wam pokażę, bo może jeszcze nie widziałyście. Zacznę może od rzeczy, która jest gabarytowo największa, czyli papiery. Widziałam ostatnio taki komiks w komiksu Mema. Przychodzi śmierć do jakichś tam ludzi i mówi do nich, żeby kończyli wszystkie rzeczy, żeby nie zostawiali żadnych niedokończonych rzeczy na tej ziemi, bo inaczej będą straszyć jako duchy. No i ostatnim obrazkiem w tym komiksie było wszyscy rękodzielnicy. Taki ups. No więc każdy robi teraz rachunek sumienia, co tam ma niedokończony. Albumy, kartki, makramy, wyszywanki, obrazki, haftowane rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to tylko żarcik, ale jakoś po prostu tak się uśmiałyśmy z koleżankami, że zaczęłyśmy robić sobie właśnie te rachunki sumienia. No i wyszło, że ja byłam szczęśliwa, bo właśnie skończyłam album dziecięcy, który zaczęłam jakby na jesieni, więc już prawie rok mija. Natomiast potem sobie przypomniałam o albumie, który robię już może nie 10 lat, ale 7 to chyba będzie. Na pocieszenie powiem tylko tyle, że to jest album do mojej koleżanki z jej podróży i ona ciągle podróżuje, więc to wygląda jak Never Ending Story. Przepraszam, jakby no, rzecz, która się nigdy nie skończy, tak? Natomiast no faktycznie było tak, że zebrałyśmy pewnego dnia jej dotychczasowe jakieś tam podróże i do tej pory jakby zrobiłam. Natomiast potem dostarczyła mi kolejne jakieś zdjęcia albo pamiątki. No i to już sobie leżało po prostu w pudełeczku. Miałam tyle zamówień, że kończyłam jedną pracę i w zasadzie zaczynałam kolejną. A jej się nigdzie nie spieszy, więc leżało to odłogiem. No i właśnie leży do dzisiaj odłogiem. I pomimo tego, że właśnie kupiłam papiery, które zaraz Wam pokażę, do tego albumu już na zaś, no to pewnie jeszcze trochę poleży, bo wolałabym najpierw swoje albumy, przynajmniej jeden czy dwa zrobić, zanim wrócę do tamtego jej albumu. A właśnie od czasu, kiedy dostarczyła mi tam te ostatnie pamiątki, minęło już trochę lat, pewnie 4. Więc no, troszeczkę jeszcze minie. Dobrze, więc co my tutaj mamy? No jak widzicie, jest to album vintage, więc ma takie papiery. Ja już kiedyś, na samym początku właśnie, jak zaczęłam ten album jej robić, to kupiłam bardzo fajne papiery, właśnie takie podróżnicze. Potem mi się skończyły, a kart trzeba było ozdobić te karty kolejne, więc dokupiłam kolejne bloki, jakieś tam inne. No i dzisiaj przeglądając papiery w Action, po prostu znalazłam ten i stwierdziłam, że kupię na zaś, bo nie wiadomo, kiedy się następny raz taki zdarzy, a jest bardzo fajny. Oczywiście tutaj widzicie, że bloki z Action się jakby zmieniły przez te kilka lat, że już teraz mamy jakieś właśnie elementy do wycinania, no ale są też tła. Ona na przykład była w Stanach w tym roku, więc też się skusiłam, żeby wziąć blok z takimi rzeczami, z takimi widokami. Tutaj to mi się z Miami kojarzy, z Florydą.
Nie wiem, czy tam dotarła, ale chyba nie. Chyba do Nowego Jorku tylko. No i tu się powtarzają rzeczy już. Więc mamy to samo. I tak sobie jeszcze myślę, że przydałby mi się blok, który ma... Chociaż w sumie nie. Bo zaczęłam robić na takim jakby scrapbooku. Tam się karty w ogóle nie były... Kurczę, to było... jakiejś sprężynie, wydaje mi się. Ja tą pozbyłam się tej sprężyny i one były takie, dziurki były takie kwadratowe, malutkie. Ponieważ obklejałam je papierami, żeby się to trzymało, no to nie mam dziurkacza kwadratowego, więc ja to wszystko traktowałam dziurkaczem po prostu okrągłym, więc tak nie potrzebuję w sumie mieć kartek, które mają dziury, bo po prostu sobie te dziury zrobię sama, jak będzie trzeba. Okej, kolejna rzecz, na którą się skusiłam i to w sumie dzięki Eni, to był miks konfetti i tak w sumie jak już patrzyłam na niego z bliska, to sobie myślę, kurczę, no takie trochę średnie, no w sumie nie wiem, czy będę miała okazję to wykorzystać, ale no te serduszka mi się bardzo spodobały, pastelowe. Tutaj są jakieś, nie wiem, kwiatki, gwiazdki. Wydaje mi się, że mam podobne gwiazdki, ale sobie dorzucę po prostu do mojego złotego. Mam taki miks z złotych rzeczy, więc sobie dorzucę to tam. Tutaj, wiadomo, jakieś złotko. To gdzieś tam. Ale właśnie do tych takich letnich kształtów kupiłam washi, która jest pastelowa. Były dwie wersje tych tęczy. Pastelowa i jakaś tam żywe kolory. No ja jednak wolę pastelowe, więc sobie wzięłam pastelowe. Może to rozgracę jakoś. Zdarzył się mały wypadek w międzyczasie, ale wszystko jest ok. Co my tu mamy? Aha, no takie... Ten czerwony, no to... Strasznie nie lubię takiej odcieni czerwieni. Tak bardzo, bardzo. No ale nic, będzie do przyklejania wykrojników. Więc takie mamy odcienie. No poza tym czerwonym to mi się chyba wszystko podoba i pomyślałam sobie, że gdzieś widziałam chyba taką inspirację nawet, że się robi kartkę po prostu przyklejając washi kolorowe. Aha, teraz mi to nie wejdzie, tak? No dobra, no nic, to nie chowam tego i tak mam w szufladzie poukładane kolorami, tak niektórzy tak mają. Dobrze, kolejna kolorowa rzecz to są takie dyski do bransoletek. One są w zestawie z jakąś tam żyłką i tak dalej, no ale oczywiście ja nie zamierzam robić bransoletek, tylko wzięłam to do shakerów. Było, no nie wiem, cztery co najmniej rodzaje. Jeszcze były takie mini kuleczki, czy takie kółeczka. Natomiast jak porównywałam kolory, no to ten zestaw miał najwięcej kolorów, które mi się podobały. No i zobaczcie, też jest bardzo dużo pasteli, bo ten żółty, taki jasny, tutaj taki zielonkawy, tu jest też jakiś tam inny odcień zieleni, fioletu, taki róż majtkowy, fioletowy. Te dwa neony, no niekoniecznie. I ten, no ten zielony może, ale jakoś tak, to nie moje klimaty totalnie. No i te złotka, widzę, że jeden koralik co najmniej jest rozwalony, chyba, że te koraliki tak mają, ale nie, chyba nie. Natomiast no też jakoś nie zależało mi na tym specjalnie. Ten żółty, no to są takie cztery jakby żywe, natomiast cała reszta jest fajna. I tutaj to są takie jakby
lizaki trochę kręcone. Ej, czekajcie, to się ciężko otwiera. Takie spiralki jakby. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że to widzicie, bo ja w sumie jak tak patrzę w kamerę, to nie bardzo widzę różnicę, no ale dobra. I jeszcze są jakieś takie dwa pompony, ale to nie wiem, może coś mnie natchnie i zrobię jakąś neonową pracę. A jak nie, to sobie po prostu wykorzystam te kółeczka do zrobienia pomponów, które w kolorach, które mi odpowiadają. Dobra. I ostatnia rzecz, na którą się skusiłam, też jak widziałam dziewczyn gdzieś tam na filmach, no to stwierdziłam, że dobrze, że nie byłam w Action, że nie widziałam i nie kupiłam, ale w końcu jak znalazłam, to się skusiłam. Była ostatnia sztuka, ostatnia, niestety rozwalona i z brakującym jednym elementem, tego stempelka brakowało. Niestety nie udało mi się dostać żadnej zniżki na to ani nic, więc cóż. I tak, ja mam stemple, które są takie pocztowe. Tyle. Ale i mam też elementy, na przykład z Mintaya chyba jest taka książka, czy book. Książka, która ma na przykład znaczki pocztowe, czyli na przykład coś takiego, no nie? Ale w sumie tamte znaczki często mają kolory, które nie do końca mi pasują do prac. Są jakieś, nie wiem, czerwone, niebieskie, a jak mam pracę vintage, no to tak, no nie zawsze. Więc pomyślałam, że po prostu dzięki temu, że mam i one są takie dość małe w sumie, dzięki temu, że po prostu mam je jako osobno, jako stempel, no to mogę sobie odbić na czymkolwiek, na jakimkolwiek papierze i dopasować to do pracy. Tutaj jest taki bilecik do kina, mikro. No i też sobie pomyślałam, kurczę, że do jakichś takich kartek małych albumów też coś takiego małego będzie się sprawdzać. Różę wiatrów też już mam, ale mam ją o wiele większą. No a tutaj jest taka malutka, więc też znowu do małych jakichś tam prac będzie ok. Tutaj są stemple, w ogóle kurczę. 2 na 1, ten Berlin i Buenos Aires. Nie wiem czemu nie są rozdzielone. No ale w ostateczności można to rozciąć, albo można odbić tylko, znaczy jakby potuszować tylko jedną rzecz. I sobie ten, a tą drugą nie. No tego to myślę, że zupełnie nie użyję, bo nawet nie wiem, trzeba by tak bardzo malutkie litery pisać, żeby coś się tutaj zmieściło. To samo tutaj mam też inne stemple lepsze. Tutaj jakiś szlaczek, też mam jakieś stemple szlaczków, w sumie ich nie używam. Aparatów też już mam kilka. No ale cóż, jeden w tą czy w tamtą. No i właśnie listy. Do listów też mam cały zestaw jakichś takich, skrzynkę pocztową, listy i tak dalej, i tak dalej. No, także nie wiem, jak to będzie często używane. To jest jakaś tam zawieszka. No to może gdzieś tam prędzej. I jest zegar, który mi się w sumie kojarzy z Alicją w Krainie Czarów. Ale stempla zegara chyba nie mam. Więc może się gdzieś tam przydać. No, więc taki zestawik, nie wiem ile on kosztował, 8 zł czy coś takiego. Jak na te kilka stempli, które jest spora szansa, że gdzieś tam użyję, to jest ok. Tak się rozglądam jeszcze, ale chyba teraz już to wszystko naprawdę. Więc dzięki za dzisiaj. Widzimy się, słyszymy w następnym filmie. Buziaki, pa, pa.